ciuś chce się bawić klockami, więc to świadczy. Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś trafiają nam się, tak jest, znów Kobi. Spokojnie, nie zmieniamy targetu na kanał Kobi, choć wielu z was pewnie by tego chciało, ale jest tych kanałów na tyle na polskim YouTubie, że nie potrzeba nam chyba kolejnego, ale jednak lepiej czuję się we wszystkich podróbkach. Natomiast Kobi ostatnimi czasy, szczególnie ostatnim pojazdem wojskowym, zauroczyło mnie na tyle, że nie wytrzymałem i widząc taki oto pojaździk, postanowiłem kupić go w sklepie, choć najtańszy nie był, chyba 16,50 za niego dałem. Moi drodzy, jest to cena już właściwie jak za normalne, pełnoprawne klocki Lego. Oczywiście nie mam przez to na myśli, że Kobi nie są normalnymi klockami. Nie, nie, nie. Już dawno, moi drodzy, ustaliliśmy, że jest to jak najbardziej pełnowartościowy gracz i aż mi go podwoli go trochę głupio dawać go na tym kanale. Natomiast mnie zauroczył mnie w ten sposób i coraz bardziej je lubię, co jeszcze 2 lata temu chyba bym przez uszy i oczy i nos nie przeszło. Żadnym wylotem z mego ciała by mi te słowa nie przeszły. Natomiast, moi drodzy, dziś mi te słowa przechodzą i nawet takie pieniądze potrafię wydać za takie klocki, ponieważ po prostu mi się podobają, bo po prostu są dobre. Ale to już ustaliliśmy dawno. Moi drodzy, ponieważ jestem fanem klocków wojskowych, też coraz większym, ale też fanem mikroskali, no i fanem hammerów, nie mogłem przejść obojętnie, bo to jest chyba hammer, prawda? Tylko taki wojskowy, mogę teraz mega wykupić, ale przypomina mi hammera. Nie mogłem przejść obojętnie obok takiej konstrukcji. 42 klocki znajdziemy w środku, 2244 to jest numer tego zestawiku, minimalnie chyba ciut drogo, tym bardziej za 2 dyszki znajdziemy zestawy, wiecie, te większe, tylko chociaż było ostatnie, ale ocenimy, zobaczymy, sprawdzimy, jak to się tu, moi drodzy, sprawdzi. Jest to NATO Armored All Terrain Vehicle Desert, można zeskanować, czego nie ma Lego. Z tyłu mamy zaprezentowane również inne pojazdy, które możemy dostać w tej kolekcji mikroskali i nie powiem, może kto wie, uzbieramy sobie kiedyś całą kolekcję tychże właśnie pojazdów, tychże samochodów. Moi drodzy, to opakowanie jeszcze mięciutko Kobi boli, że to jest takie bezlitosne rozrywanie dosłownie tego kartonu. Natomiast w środku co znajdziemy? Znajdziemy instrukcję i, moi drodzy, a propos właśnie jeszcze tego, co mówił Kobi, że są to pełnowartościowe klocki. Ostatnio na filmiku, na moim bazowym kanale z klockami Lego właśnie, porównałem w pewnym momencie Lego do Kobi, zachwalając, że właśnie Kobi robi to lepiej. Że nie widzieliście tej recenzji, właśnie teraz to wyświetli w narożniku. Karton dość twardy, naprawdę. Lego schodzi z jakością kartonu, a Kobi chyba wchodzi na coraz wyższe poziomy. Instrukcja właśnie mała, kwadratowa, jakieś zagięcie, zaproszenie na FB. Znów 3 pojaździki z tyłu zaprezentowane. No i jest tutaj ta mała instrukcja, to zupełnie jak w tym ostatnim zestawiku też wojskowym. Widzimy, że jak więcej mamy z tyłu zaprezentowanych, no czyli 1/3 książeczki to są prezentacyjnych zestawów. Kto wie, może i kiedyś taki większy hammer wpadnie w moje posiadanie. Instrukcja jak najbardziej ok, papier jak najbardziej twardy, o, albo taki, wow, może się stanie to moim WTF-owym marzeniem. Jest to z takiej wersji. No cóż, moi drodzy, wygląda to całkiem fajnie. Bardzo natomiast dziwi mnie duża ilość woreczków. Spójrz, masz ile woreczków, natomiast trochę przesadzili z gabarytami tych woreczków, ale spójrz, na przykład tu jeden element w takim dużym worasie jest. Troszkę przesadzili, ale otwórzmy je sobie przede wszystkim. No cóż, moi drodzy, wy przy otwieraniu bądźcie gotowi mieć jakieś nożyczki, bo ten woreczek to taki zupełnie inny. Tak, jest taki woreczek, trochę jak Happy Meal, zabawki są pakowane w nich. Trochę się z nim namęczyłem, jak widzieliście. No jest tutaj ta ciekawa jakże antenka. To faktycznie 100% guma. Pełne podziwu jest oczywiście to, że nie mamy w zestawie naklejek. Tak, wybaczcie mi farbę pod paznokciami, ale... A ci, co oglądają moje bazowe kanały, wiedzą, że coś się szykuje większego. No i właśnie, moi drodzy, robiłem taki mikroremoncik. Ale będzie nie o tym. Bardzo ciekawy kolor. Pełne zachwalenia mówię jest to, że nie mamy tutaj styczności z naklejkami. I to nawet na takich, spójrzcie, bocznych klocuchach. Nawet na takich bocznych klocuchach, bo to jest węższy niż, wiecie, ten zwykły klocuch. To są jakby dwa płaskie na sobie. Więc jak najbardziej jest to, moi drodzy, godne podziwu. Również ten kolor uważam za wysoce ciekawy. Lego
osobiście czegoś takiego nie ma i chyba mieć nie będzie, bo i po co? Chociaż mieli różne eksperymenty z różnymi klockami, ale moi drodzy, spotkaliśmy się tutaj, by rozmawiać o eksperymentach, tylko by zobaczyć, jak sprawdza się nasz ten hamerek. Moi drodzy, to, że te klocki są fenomenalnie, no bardzo dobre na pewno, jeżeli chodzi o jakość, to już wiemy. Nie będziemy sobie tu więc omawiać dziś jakości, natomiast po prostu zobaczymy sobie, jak prezentuje się cała konstrukcja. Poczekajcie kilka sekund i speed build się dokona na waszych oczach. Budujemy! Moi drodzy, gotowy konstrukt prezentuje się w taki sposób. Zostaje nam taki jeden klocuszek jeszcze zapasowy. No nie jest taki częsty klocek, więc spoko. No i moi drodzy, tak jak mówiłem, no nie będziemy tu mawiali jakości, gdyż ona jest bezsprzeczna i niezaprzeczalna. Mimo wszystko minimalnie jestem zawiedziony bardziej niż bym chciał. Wygląda inaczej ten pojazd. Znaczy może inaczej. Wygląda ok, wygląda jak najbardziej spoko. Oczywiście nie mam do żadnego zakłamania, poza jedynym minimalnym, że ta antenka jest tu wygięta w realu. Ona jest prościutka, trzeba by nim gnać, by się zgięła. Oczywiście on wygląda jak na opakowaniu. Nie jesteśmy w żaden sposób tu, nie mówię nawet o oszukaniu i tak dalej, ani w żaden sposób nic się tu nie zmienia. Natomiast kurczę, no po prostu uważam, że jednak ciutkę jest to minimalnie za drogie. Oczywiście, jeżeli znajdziemy to w fajnej promocji, super. Jednak tutaj jesteśmy tak negatywni, a moi drodzy, no cóż tu dużo gadać. Pojazdik jest fajny, jest jak najbardziej okej. Mega na przykład na plus mnie zaskoczyło to, że spójrzcie, możemy mu tutaj wbrew pozorom podnieść, no i mamy takie uczucie, jakbyśmy mieli podnieść, mieć w środku jakieś hipki i tak dalej. Nie wiem, czy to jest specjalny zabieg, chyba uważam, że jednak tak. Ważne jest ten klocek tutaj z tymi, tutaj patrzcie, on jest zadrukowany, więc on może być wykorzystany również w inny sposób, w innych mockach chociażby, więc ten daszek uważam za jak najbardziej fajną opcję. No tutaj również też mi lekko zgrzyta to tu, wiecie, przejście między szybą a klockami, no kurczę, gdzieś takie to niewykończenie ciutkę boli, ale chyba nie mieli innego rozwiązania tutaj, by to zrobić. Oczywiście szyba też nie jest naklejką, jest nadrukiem i to jest fenomen. Ciekawą sprawą jeszcze spójrzcie, o, taki klocuszek też istnieje, taka ośka tylko i wyłącznie na podwójnym klocku, nie na poczwórnym, nie na kwadracie, to jest fajnie. Te tutaj widzicie nadkola też zrobiono całkiem fajnie, całkiem zgrabnie i całkiem sensownie z pomysłem. Całość jest więc jak najbardziej okej. I kurczę, oczywiście działa to fajnie, klocki chodzą dobrze, mówią jakości, się nie będziemy wypowiadać. Wyglądać na półce myślę, że też to będzie całkiem ładnie, całkiem fajnie, ładnie i ciekawie przede wszystkim. Jako ozdoba dla fana militariów w ogóle wow, ekstra. Jak najbardziej będę skłaniał się za tym, by kupować więcej tych pojazdów, natomiast przede wszystkim, jeżeli będą w na jakiejś promocji, tak jak mówię, po prostu uważam 16 zł za ten pojazd. Swoją drogą nie patrzyłem, pojazd na stronie Kobi, bo wiecie, to, że kupiłem za 16, nie znaczy, że one są po dokładnie tyle na stronie Kobi, aczkolwiek raczej sklepy, gdzie kupowałem, nie zwiększają cen, poza, po prostu sprzedałem w cenach katalogowych. Fajnie, coś mi tu z tymi kołami jakby niby nie do końca pasowało, jakby się trochę lekko ciężko, znaczy trochę ciężko jakby się kręciły. Ale chyba nie, chyba mi się tylko wydaje, po prostu wiecie, na takim stoliku też nie zawsze się kółka ładnie kręcą, minimalny nacisk i kręcą mi się całkiem ładnie. Ozdoba półki świetna, miniaturka świetna, coś do budowania wojskowej mikroskali jest bardzo dobrze. Zabrania tego zestawu na sesję instagramową też ekstra. Właśnie, w ogóle wiecie, że mam Instagrama, jeżeli nie wiecie, macie odnośnik, znaczy link w
A w opisie, przy czym to jest Instagram klockowo-legowy, a nie podróbkowy, ale i tak, jeżeli lubicie klocki, zapraszam was na mojego Instagrama. Nie, uważam, że jest naprawdę fajnie, jest super mikroskala, jak najbardziej dobrze wykonana, klocki Kobi jakościowo już nas nieraz przekonywały, że tutaj nie mają czego udowadniać, że są jak najbardziej pełnowartościowym klocem, jak najbardziej jest okej i polecam te klocki, ale zdecydowanie w cenie mniejszej niż kupiłem ja, czyli 16,50. Moi drodzy, tak jak mówię, nie ukrywam, że być może przyczajmy się na więcej Kobi w najbliższym czasie, bo jak widzieliście, były niedawno. A kupiliśmy kolejne tak bardzo szybko, bym powiedział, więc Kobi może zagości częściej na moim kanale, z tego co widzę wam się podobają, ale byście potwierdzili moje przypuszczenia, napiszcie mi to w komentarzu, bym był pewny na 100%. Wam dziękuję za to, że byliście tutaj dzisiaj ze mną, że obejrzeliście tą recenzję, czekam na wasze opinie, czy macie inne pojazdy, jak one wyglądają, jakie są wasze opinie, no i przede wszystkim zapraszam was oczywiście na inne recenzje i na inne filmiki, czy na tym kanale, czy na innym, chociaż na innych zagra bardzo wojska nie ma, no chyba, że na tym gamingowym tam się czasem jakieś wojsko trafia, poza tym tak wojska to nie ma, więc no cóż, nie bardzo, to mam co pokazać, natomiast spójrzcie, Kiciuś chce się bawić klockami, więc to świadczy o ich fajności.